Tu były ściana w ścianę kamienice, bardzo wąskie. Najszerszy był hotel pod Czarnym Orłem. On się zaczynał tu. Później były dwie kamieniczki, aż widzicie, została ta, gdzie pani Asia ma zakład fryzjerski. Ta z kolumienkami. To było wszystko zszyte. Dlaczego kamieniczki były wąskie? Ponieważ było szpasem wielkim mieć adres rynek. W niemieckich czasach nazywało się to Ring, czyli Rondo. I już w niemieckich czasach wszyscy się śmiali. Co to za miasto to Wińsko, skoro ma kwadratowe rondo? No i tak zostało, bo to nasze rondo jest kwadratowe. Co ja bym chciała? No zadałam pytanie, tak, mieszkańcom, przyjezdnym. Tu o wstydzie przez sporo lat mieściła się policja. Udało się ją przenieść, wyremontować im inny obiekt. Tutaj nasi rymarze mają swój zakład i będą gdzieś przeniesieni jeszcze w tym roku. No jest tradycja, że mamy zakład rymarski, to niech on sobie będzie, ale niech nie będzie tego obiektu. Wiele osób mnie pyta, tacy ludzie, którzy prowadzą szmateksy na przykład, bo jakieś sklepiki. A co tu wejdzie, jak wyjdzie policja i rymarze? A ja mówię, a tu wejdzie spych. I to będzie dzień świąteczny, myślę, że dla Wińska, jak tu wejdzie spych. Myślę, że warsztaty stały się takim głównym bodźcem po to, żeby ludzie zaczęli więcej działać ze sobą, częściej i chętniej się spotykają, poświęcają przede wszystkim swój wolny czas, żeby rozmawiać o problemach, żeby szukać rozwiązań, a przede wszystkim nowych pomysłów. Był to wiejski ośrodek zdrowia, który świadczył usługi dla mieszkańców gminy Wińsko. Budynek ten jest nieużytkowany od 2010 roku, ponieważ ośrodek zdrowia zmienił swoją siedzibę. No i budynek w wyniku nieużytkowania, nieogrzewania, no, popada w taką troszeczkę ruinę. W przyszłości planowane są tam mieszkania dla rodzin pochodzących z Kazachstanu. Są to repatrianci. Będzie to odbudowa, która się przyczyni do zmiany wizerunku i do poprawy niektórych obiektów. Gmina Wińsko w rozdaniu środków unijnych 2007-2013, czyli w tym, które już minęło i nie wróci, została troszeczkę opuszczona przez władze i przez te środki unijne. To widać na każdym kroku, dlatego też tak bardzo ważna jest rewitalizacja dla naszej gminy. W rozdaniu następnych środków unijnych, które już ruszyło i my również ruszyliśmy jako gmina za pieniędzmi unijnymi, mamy zabezpieczenie, ponieważ gmina jest gminą wiejską, przeważająca część to grunty rolne, lasy i stawy. Dochody własne, które wpływają z podatków, w pełni zabezpieczają na życie bieżące gminy, jak i również na wkład własny do środków unijnych. Jest to dla nas, dla gminy Wińsko, bardzo ważny okres, żebyśmy jak najwięcej skorzystali w tym rozdaniu.